Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej nr 5 przy ulicy Partyzantów na budynek mieszkalny wielorodzinny powoli dobiega końca. Budynek miał być zburzony, kiedy poszerzano ulicę Partyzantów. Nie zgodził się jednak na to konserwator zabytków. Kilka lat budynek stał opuszczony i powoli niszczał. Kiedy nie powiodły się próby sprzedania, miasto zdecydowało wykorzystać dawną szkołę na mieszkania. Trwają ostatnie prace w tym budynku. Te prace łącznie z odbiorami technicznymi powinny się zakończyć do końca marca tego roku. Później nastąpi procedura związana z pozwoleniem na użytkowanie tego budynku. Będziemy musieli wystąpić do inspektora nadzoru budowlanego z takim wnioskiem. To może zająć miesiąc, dwa. W momencie, kiedy tym dokumentem będziemy dysponowali, cały obiekt zostanie przekazany Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i w zasadzie ZGM zajmie się już zasiedlaniem tego obiektu, więc myślę, że tak jeszcze w pierwszej połowie tego roku w tym budynku pierwsi lokatorzy się pojawią. Koszt adaptacji budynku do potrzeb mieszkaniowych wyniósł około 4 900 000 zł. Prace trwały od ubiegłego roku. Była to dość duża inwestycja, dlatego że ten budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Tam oprócz na przykład poszycia dachowego, które było fatalne, trzeba było wymienić w zasadzie całe stropy na obydwu piętrach. Trzeba było wszystkie instalacje na nowo poprowadzić, także pracy było dużo. No oczywiście te pozostałe już takie, że tak powiem, wykończeniowe rzeczy typu elewacja, zagospodarowanie terenów wokół obiektu, także w sumie się trochę tego zebrało. Co jednak najbardziej rzuca się w oczy, to odnowiona elewacja. Zagospodarowany został także teren wokół budynku. Wyburzono dwa przylegające do niego budynki gospodarcze. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. W tym obiekcie powstało 30 mieszkań o różnym standardzie i o różnej powierzchni. To będą mieszkania od mniej więcej 30 metrów kwadratowych do nawet 70. Tak jak powiedziałem, 30 mieszkań, najwięcej będzie mieszkań dwupokojowych, takich mieszkań będzie 18, 9 będzie tak zwanych kawalerek, czyli mieszkań jednopokojowych, no i 3 duże mieszkania trzypokojowe. Procedurę zasiedlenia będzie prowadził ZGM. Wiadomo, że kolejka oczekujących na mieszkania komunalne w Bielsku jest dosyć duża, także na pewno ten budynek nie rozwiąże problemów mieszkaniowych w naszym mieście, ale na pewno jest jakimś kolejnym krokiem naprzód do całkowitego rozwiązania tej sprawy.